mianowicie 1 września 1939 roku Niemcy napadły na Polskę. Rozpoczęła się II wojna światowa. Do obrony państwa stanęli wszyscy – żołnierze, harcerze i ludność cywilna. Przewaga wojskowa najpierw jednego wroga – Niemców, później drugiego – Rosjan – była coraz większa. Okupacja ziem polskich trwała od września 1939 roku aż do maja 1945 roku, czyli 6 lat. Na rozkaz Hitlera żołnierze niemieccy aresztowali Polaków, organizowali łapanki, dokonywali egzekucji, czyli zbiorowych morderstw, wywozili do Niemiec do przymusowej, bezpłatnej pracy, mordowali Polaków w obozach koncentracyjnych, odbierali Polakom ich domy, ziemię i dobytek. 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17 wybuchło powstanie warszawskie, które trwało 63 dni. Upokiwaliśmy godzinę, kiedy się wszystko zaczęło, kiedy padł pierwszy strzał. Upokiwaliśmy 63 dni i 63 noce walki i godzinę, kiedy się wszystko skończyło. Kiedy na miejsce, gdzie żyło milion ludzi, przyszła pustka po milionie ludzi. Powstanie warszawskie było jednym z najbardziej tragicznych wydarzeń II wojny światowej. Przyniosło całkowitą zagładę milionowego miasta. Warszawa zmieniła się w pustynię pełną trupów, ruin i zgliszcz. Całą ludność, która zdołała przetrwać piekło walki, została wywieziona do obozów. Warszawa przestała istnieć. Wspaniałe pałace, zamek królów polskich, zabytkowe kościoły, muzea i biblioteki zamieniły się w popiół i gruz. Zginął kwiat młodej inteligencji wychowanej w romantycznym umiłowaniu wolności. Zginęły tysiące bohaterskich dzieci, naszych rówieśników. Życie w walczącej Warszawie było upiorne. Panie uczty wszystkich, którzy walczyli i zginęli. Chcielibyśmy dziś przypomnieć. Proszę o powstanie. Baczność. Uczcimy pamięć minutą ciszy. Spocznij. Wielką odwagą wykazali się harcerze, przynosząc żołnierzom meldunki, amunicję, lekarstwa. Na niemieckie czołgi rzucali butelki z benzyną. Powstańcy warszawscy bronili każdego domu i każdej ulicy. Gdy zabrakło lekarstw, żywności i amunicji, powstańcy skapitulowali. Mające ogromną przewagę wojska hitlerowskie wypierały systematycznie powstańców zajmowanych stanowisk na Woli, Ochocie i Starym Mieście. Po wyczerpaniu zapasów amunicji i żywności dowództwo AK w październiku 1944 roku podpisało akt kapitulacji. W ciągu 63 dni walk zginęło od 16 do 18 tysięcy powstańców i ponad 150 tysięcy ludności cywilnej. Miasto uległo zniszczeniu. Straty niemieckie wynosiły około 26 tysięcy żołnierzy.
Chociaż powstanie warszawskie nie doczekało się dotychczas jednoznacznej oceny wśród historyków i polityków, stanowi ono polską świetność narodową. Dzięki bezmiarowej przelanej krwi, ogromowi cierpień i poświęcenia. Druga wojna światowa, w której zginęło około 50 milionów ludzi, w tym ponad 6 milionów obywateli Polski, zakończyła się klęską hitlerowskich Niemiec i ich sojuszników. Niemcy skapitulowały 8 maja 1945 roku. Stolica Polski, Warszawa, w wyniku działań wojennych uległa niemal całkowitemu zniszczeniu. W odbudowie miasta pomagał cały naród. Warszawa się broni, walka trwa, o wolność, o honor, o kraj. To broni dziewczyno kochana, to broni chłopaku mój, we wolna będzie Warszawa, to broni, bo wolność na bój.